Tak wygląda 19 dziewczyn, które najbliższe godziny spędzą na Discordzie. Przez cały ten czas ich twarze muszą być widoczne na kamerce. Jeżeli w jakimś momencie kamerka się wyłączy, twarz zniknie z kadru albo zostanie przesłonięta, dana dziewczyna odpada. Ostatnia osoba na kamerce wygrywa 1000 zł. Dziewczyny przygotowały sobie jedzenie, wodę, energetyki, środki przeciwbólowe, papier toaletowy, trochę rozrywki, a nawet ludzkich pomocników. Ja mam szał. Cześć. Przygotowanego. Podczas pokazywania zebranych przedmiotów Karo zrobiła to. Ja mam latarkę. O nie! Światło latarki wyraźnie zasłoniło całą twarz Karo, także musiała odpaść. Ale to nie koniec atrakcji na start, bo w naszym gronie zauważyłem kogoś podejrzanego. Myślę, że nam się to jakiś impostor zakradł. Klaudia, what the fuck? Hejcia. Poznajcie Sagę, to jest zwycięzca dwóch ostatnich filmów z tej serii, ale nie martwcie się, tej nie wygra. Dobra, zaraz wrócimy do dziewczyn, ale najpierw reklama. Mech Arena to jest gra mobilna, w której sterujecie mechami. Wybieracie podstawkę, bronię, pilotów czy skiny i wbijacie do walki z innymi graczami w różnych trybach. Mamy kontrolowanie punktu, mamy deathmatche 5x5 i 2x2, mamy gry customowe, co tylko chcecie. W zależności od tego, jak chcecie grać, możecie wybrać mecha i broń, które najlepiej sprawdzają się do walki na dystans, albo takie, którymi po prostu chcecie wjechać w środek akcji. Jeden z moich mechów ma na przykład taki szalony skok, który może wam się przydać do unikania wrogów, albo skakiwania na jakieś dziwne miejsca. Natomiast moja ulubiona broń to zwykły karabin maszynowy. Mogę ładować z ludzi z bliska, z daleka, mam dyle naboi, a w trakcie, gdy przeładowuję broń, po prostu chowam się za ścianą. Kozak strategia. Za granie dostajecie nagrody, nowe mechy, nowe bronie, ulepszenia. Możecie cały czas poprawiać swoją strategię i wygrywać jeszcze więcej gier. W marcu trwa event Holi, w którym możecie wygrać nowe skiny i nową potężną broń. Do tego można zgarnąć Sentinela, który ma potężną tarczę. Żeby zadać mu damage, musicie się przez nią przebić. To nie jest takie łatwe. Do tego w evencie można zgarnąć nową wyrzutnię rakiet i pilota Diesela. Słuchajcie, gra jest w pełni darmowa. Możecie ją pobrać już teraz z linku w opisie albo skanując ten kod QR, a dostaniecie darmowy starter pack o wartości $30. A jeśli chcecie, możecie też mnie dodać do znajomych. Może uda się coś wspólnie zagrać? Nie ma czasu do stracenia, klikajcie link w opisie, a my zobaczmy, co słychać u dziewczyn. Na 100 km widzę, że to jesteś ty. Ej, wiesz, że ty lepiej wyglądasz teraz w tych włosach niż w tej peruce? Wiesz, kto ja mam na oczach? To są rzęsy. Masz to czym zmyć? Nie mam absolutnie nic, żeby to zmyć. Sorry, Saga, nie tym razem. Także opuściły nas już dwie osoby, a za moment miała dołączyć do nich trzecia. Internet mi wywaliło. Czas poznać nasze uczestniczki. Siema, jestem Buberek. Cześć, jestem Eris. Hejka, jestem Majka. Przyszłam tutaj, żeby wygrać. Lubię grać w gry i sport. Lubię tańczyć z pałeczką, jakkolwiek to nie brzmi. Jestem Wicie. Hej, jestem Weronika. Jestem biedną, początkującą streamerką, dlatego tu jestem. Siedzę w pokoju mojego brata. Najlepszy internet w domu. Zapytałem dziewczyny, na co wydadzą potencjalną wygraną. Ja wydam na prawo jazdy. Skiny i nowe krzesło. Chcę kupić buty. Za 1000 zł? Wakacje z chłopem we Włoszech. Rodzicom dam. Kurde, co to jest hajs z komunii? No jak to? No może jak wygram, w sobie w końcu kupię kartę graficzną. Zapytałem je też, ile czasu są w stanie siedzieć na kamerkach. Do jutra. Do niedzieli mogę siedzieć. Do poniedziałku, bo muszę iść na wykłady. No ja tego przedstawiałam do drugiej, trzeciej max, ale widzę, że... Żeby dziewczynom nie było za nudno, co godzinę miały dostać do wykonania challenge od jednego z ziomków z mojej ekipy. Zaraz przejdziemy do pierwszego challenge'u, ale przed nim wydarzyły się jeszcze dwa incydenty. Anka poprosiła swoją mamę o ciastka i odbierając je zrobiła to. Dzięki. O kurde! Teraz będzie oszantowana. Mama, zgubiłaś mnie. Za to Eris przewróciła telefon. O! Co tu się stało? No i po co przyjeżdża? Także po godzinie w challenge'u straciliśmy już 5 graczy, a to dopiero początek. Czas na pierwsze zadanie. Przygotował je dla dziewczyn Neti. Taki tease tylko dam, że to będzie trochę seksistowskie zadanie. Ubyć naczynie. Dobra, trafiłeś się. Musisz pozmywać przedmiot, macie na to 10 minut. Jednak zanim jeszcze zaczęliśmy zadanie, Megu zgliczowała się kamerka. O, czekaj, Megu! Szósta osoba. Papa. No ale wracajmy do zmywania. Część z dziewczyn musiała udać się do kuchni. Dołączyły do Discorda z telefonu i poszły zmywać. Łyżeczka, w sumie easy, najłatwiej. Wszyscy po najmniejszej linii oporu, łyżeczka, widelec. Część miała pomoc z zewnątrz. Dobra, patrzymy na pole, uwaga. Czemu tak? Aha, bo ktoś się już podał! Kto ci to przyniósł, przyznaj się? Chłop. Oj, uważaj z tą miską. A jak ty to opłukasz teraz? Masz tam jakąś większą miskę pod tym? Ona jest duża. Nawet wytrze. To jest zmywanie, a nie jakieś tam opłukanie widelca. Już wydawało się, że wszystkie dziewczyny poradzą sobie z tym zadaniem bez problemu. Kiedy wydarzyło się to? Oj, czekaj, coś przeleciało przed kadrem. Była jakaś szmatka w ogóle. Cytując niejednego polskiego rapera, jebać szmaty, nie? Kolejna godzina na Discordzie wyglądała tak.
Bardzo ważna rzecz się dzieje u Majki. Pies przyszedł. Bailey! O! Uważaj z tą kamerką. Jak coś, liczy się tylko twoja twarz. Poloxin, a ty masz taki ten do kręcenia cały czas tam, tak? A, no tak. Jak to się nazywa? To fachowo baton, ale w większości się mówi pałeczka. Jakie koncert daje? Muszę coś nagrać do jutra i nie mam czasu w sumie. To odmutuj się. Nie, to jest tajemnica. Wybiła druga godzina konkursu i dołączył do nas Bezu. To co, mam challenge, no nie? W sumie bardzo prosty jest. Maciej jest po prostu zamknięte oczy przez 10 minut. Start. Co tam Bezu słychać u ciebie? Prawko dzisiaj trzeci raz przejebałem, no cóż. Oh my god. Ktoś sobie może by otworzył oczy, coś ten, popatrzył sobie. Wiesz co? A jakbym wam powiedział, że kogoś teraz nie widać na kamerce? To trudno. To bym was okłamał, więc tak nie powiem. Koniec. No dobra, to Bezu, no średnie się okazuje wyzwanie. Po challenge od Beza poszedłem na Awka, a na kanał wróciła Anka. Pod moją nieobecność chciała ukryć się wśród uczestników i zobaczyć, czy się poczaje. To myślicie, że on się skapnie? Dobra, jestem jak coś. Co tam słychać? Zeskniliśmy. A co u ciebie słychać? Nagrywam sobie filmik na YouTubie. Ile ty masz tam tych subów? 15 chyba jest. Zasubujcie go szybko w razie co. Bez problemu. Ja miałam kiedyś przypał, bo go nie subowałam i on wszedł akurat na kanał i mi kazał robić streama. Kuma, co to? Kazał mi robić streama. To byłaś ty? Tak, to byłam ja. No, chyba za moment wypadniesz z konkursu. Szczególnie, że już odpadłaś godzinę temu. Byliśmy już w trzeciej godzinie challenge'u i powoli przyszedł czas na pierwsze wizyty w toalecie. Nie wiem, jak chyba to zabrać. Otwierasz górną deskę, tą dolną zostawiasz. Siadasz, robisz i wychodzisz. A jeszcze musisz ściągnąć spodnie. A, no, słuszna uwaga. Dziewczyny dołączały na Discorda z telefonu i licząc, że się nie rozłączą, szły robić swoje. Czekam, aż ktoś chce założyć cewnik na konkurs. Albo pieluchę. Ja no właśnie o pampersie pomyślałam. Sikanie sikaniem, ale Sayuri miała trudniejszą misję. Wyprowadzenie psa. Podjąć psa jedną ręką to nie jest takie łatwe. Ale to musi być dziwna sytuacja, tak sobie patrzycie przez okno, a tam jakaś dziewczyna idzie z psem i telefonem świeci w twarz. Ogem za mną jest las i chciałam do niego wejść. Chodź. Tylko proszę nie odkrążaj mnie, ponieważ jak na ciebie za bardzo patrzeć. To zawsze był korzeń, to muszę pamiętać. Tam to drzewo jest dobrze. Nie widzę psa, nie wiem czy się załatwi czy nie. O dobra. Pies się na mnie patrzy jak na pieskila. Finalnie Sayuri wróciła do domu bez większych problemów. Wkrótce potem padła propozycja, żeby coś pograć. Ja bym zagrała w tych, w tajniaków. I tak minęła kolejna godzina. Kolejne zadanie dla dziewczyn miał Saga. No hejcia, z tej strony Klaudia. Każda z was musi zrobić dwie pompki. Pompki? No dobra. Jako pierwsza challenge miała wykonać Boberek. Gdzie ty idziesz te pompki robić? Nie musisz iść do siłowni. Pamiętaj o twarzy, nie? No, a to nie jest tak ciężko. Zielone było? No nie! Przez glitch kamerki Boberek musiała się z nami pożegnać. No to widać, że challenge może być ciekawy. Zobaczmy, jak poszło reszcie dziewczyn. Uważaj teraz. No, dobra. Ej, czekaj! Kamerka się nie włączyła, czekaj! Kamerka twoja jeszcze nie działa na telefonie, jak coś. Działa? Tak, działa, no działa, dawaj. Działa. Yuri przez problemy zdrowotne nie mogła wykonać tego challenge'u. No, ja mam problem z tym kolanem. Więc zastępstwo miała zrobić dwa brzuszki. Dobra, to gratulacje. I tak oto zakończył się trzeci challenge. Zostawiłem dziewczyny na kolejną godzinę. Zobaczcie w dużym skrócie, co się u nich działo. A jakbyśmy się ugadały, że wszystkie nie robimy challenge'u, to co wtedy? No. Nikt nie dostaje kasy chyba. Albo odpadnijmy wszystkie i się podzielmy. Po 9 dyszek. Już przeliczone. To nie jest mało. Na przepustkę z dłona będzie. Dziewczyny zaczęły dopadać pierwsze oznaki zmęczenia. Ja mi się nie chcę. Ja prędzej czy później zasnę na tej kamerce. Ej, ja spałam ostatnio, da się. Oprócz tego o 21:37 dziewczyny zaśpiewały Warkę. Kiedyś. A u Akio ktoś strzelał z broni palnej. Boże, znowu kurwa, ktoś strzelają kogoś, a to już trzeci raz. Tuż przed terminem kolejnego zadania wystąpił mały incydent. Klaudia nam odpadła. Klaudia wyszła z kanału, także musieliśmy się z nią pożegnać. Teraz czeka nas room tour. Waszym zadaniem będzie pokazanie każdej ściany waszego pokoju. Nie muszę otwierać szafy, prawda? A co masz w szafie? Słuchajcie, oglądanie czyjejś ściany jest trochę nudne. Ja tutaj wrzucę taki edit. Udawajcie, że wam to się podoba. Ło, białe ściany, a tutaj żółte. Tu jest jeszcze szafka, Milka. Okno, drzwi i plakaty. Jeszcze jedne drzwi, a tu jest szafka. No i to wszystko, prawie wszystko, bo zobaczcie, co zrobiła Joru. Ajajaj. No to dziękuję wam bardzo w takim razie. Na tym etapie w grze zostało 9 osób. Kolejne wyzwanie miało odbyć się za godzinę, ale do tego czasu przygotowałem dodatkową przeszkadzajkę. Zakaz używania elektroniki. Dziewczyny położyły się na łóżkach, wyciągnęły książki, zeszyty, ołówki, długopisy. Ależ to siło totalne, gościu, jak ty masz na IG? Sprawdzę za godzinkę oczywiście. A w przypadku Akio, ukulele.
piszesz coś swojego? Mhm. Am I outside? Am I missing something? Am I all right? Am I losing my mind? Am I slipping? Dobra kurwa, to gdzie jest mam talent? Następna odpada pola. Co się stało? 23:32 mój totalny maks, więc powodzenia wam wszystkim. Pa. Chwilę później wybiła godzina bez elektroniki. Koniec, proszę państwa. Gratulacje. Super. To co, challenge'ik? Tak, challenge'ik w takim razie. Tym razem dziewczyny czekał challenge od Shao. Musicie przez 10 minut tipozować. Co robić? Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest tipoz, byliście kiedyś w kościele? No właśnie. Mam dobry dzień, niech będzie 5 minut. O, start. Możemy rozmawiać? No możecie, jak najbardziej, ale tylko o sprawach natury duchowej. Żyjmy tak, jak gdyby Bóg nie istniał. Jak mnie już ręce bolą, ja nie dam rady. Ej, dobra, nie będę taki, też stanę z wami. Koniec. Oh. Hej, spróbujcie teraz podnieść ręce. O kurwa! To są wszystkie zadania od facetów. Teraz czekają was możliwe, potencjalne zadania od dziewczyn. Czyli od was. Jeżeli macie jakiś challenge, który chciałybyście dać jednej osobie, powiedzcie teraz, albo zamilczcie na wieki. Ja mam przez 10 minut być w absolutnym bezruchu. Teraz pytanie, do kogo ten challenge? Trafiło mi na twoją mamę. Znajdź sobie wygodną pozycję i powiedz, jak będziesz ready, to ja włączę stoper. Ja jestem na tą pozycję. Tak, tak, a będzie na pewno git? To uwaga, czas start. Wyzwanie okazało się mega łatwe dla Ani. Łatwo, nie? Akurat tak. Kolejny challenge miał trafić do Niko. To co, Akio? Jaki challenge? Ja bym chciała, żeby umyła twarz. Dobra, no zaliczamy. A trzecie i ostatnie zadanie miało trafić do Akio. Trzymanie poduszki na głowie przez 30 sekund? 30 sekund to nie jest dużo, tylko trzeba uważać, że poduszka nie przypadła ci w kamerkę. Dobra, leci czas. Wygląda, że w kapeluszy kowbojski. To skupienie jest piękne. 30 sekund zaciało ekspresowo. No koniec czasu. Nice, 30 sekund. Nie przegram, kurwa. Tylko problemy techniczne mogą mnie unicestwić. Na sam koniec dnia mieliśmy pożegnać się z jeszcze jedną osobą. Ej, nie chcę konfidencić, ale czy tylko u mnie kociczka się kręci? U mnie się nie kręci, ale się zacięła. O, zniknęła. No i na tym etapie w challenge'u zostało 7 osób. Ja idę spać, przyjdę o 5, zobaczymy, kto będzie nadal na kanale. Spoiler, do rana wytrzymały tylko 4 dziewczyny. Pierwszy incydent miał miejsce chwilę po pierwszej. Wyłączyło ci kamerkę, Akio. Wiedziałam, że jakiś problem techniczny rozpierdoli. Chwilę po trzeciej opuściła nas kolejna dziewczyna. Nie, wiecie co, z bólem serca oficjalnie rezygnuję z tego challenge'u. Bye, bye. Niewiele później odbył się ten trip do łazienki. Majka po powrocie zapytała Shao, czy wszystko jest git. Ktoś patrzył może, czy mi nie przerwało jakieś 3 minuty temu? Mogę sprawdzić. Shao sprawdził nagranie i zobaczył to. Nie ogarnął jednak, że to był tyłek chłopaka Majki, a ona sama cały czas była widoczna na kamerze telefonu. No, a cię w ogóle na kamerce nie było. Nie było mnie? No. W takim razie dziękuję bardzo. Życzę powodzenia, no i spadam. Bye. Z racji, że Majka odpadła przez pomyłkę, dostała 100 na pocieszenie. A tak wygląda czwórka dziewczyn, która miała dotrwać do samego rana. Halo, halo, dzień dobry. Witam. Ale się trzymacie nieźle. Przyszedłem wam powiedzieć, że właśnie wybiło 12 godzin. Brawo. Jak tam nocka? Zajebać się można. To co ja, może pytania mam takie, czy się nie zastanawiałyście, żeby się podzielić? Nie rozkminiam, ale nie wiem, czy ktoś byłby chętny. Tylko na 4 części to trochę... 250. Mama, co myślisz? No trochę trudno. Tak coś czułem. Niewiele potem, jak dołączyłem do dziewczyn, Sayuri zaliczyła w topę. Kurwa. Jestem debilem. Przynajmniej zdążysz, nie wiem, ogarnąć się i do pracy pójść. Nie przypominaj mi. W grze zostały 3 najtwardsze zawodniczki. Vicia spała w najlepsze. Niko podzieliła się swoją ukrytą taktyką. Leżę z rękami pod plecami, żebym na pewno się nie ruszała. A Ania wyjawiła toaletowy sekret. W ogóle podczas tych paru godzin nie wyszłam do toalety. A piłaś coś? Tak, dużo. Domownicy dziewczyn powoli zaczynali się budzić. O, dzień dobry, witam mamę. Ej, kapkę piję za mnie. A ja miałem dla dziewczyn utrudnienie. Dałem im jeszcze szansę na pójście do toalety, co jak się okazało skończyło się źle dla Niko. Niko, złe wieści. Coś to? Green screen się pojawił. Jak to? Nie, no kurwa. To idę spać. W grze zostały już tylko Ania i Vicia i od tej pory nie mogły siedzieć. Z początku nie było to problemem, ale z minuty na minutę było coraz gorzej. A tak realnie jak się czujesz na tam? Ile jeszcze możesz? Szczerze? Nawet ten cały dzień. Przysypiało mi się tam gdzieś na 5 minut czy 10. Powiem ci, że mi to dużo dało sen. Nie jestem aż taka martwa. Wybiła 8:00 i u Vici rozbrzmiał ten dźwięk.
Boże, właśnie zadzwonił mi budzik. Na całe szczęście budzik nie wyłączył kamery, ale przyszedł czas na dodatkowe utrudnienie. Dobra, to od teraz musicie trzymać kamerkę w ręce. Ej, tak jest nawet lepiej. Ej, nie siedzenie, to kucanie też się zalicza? Możesz ukucnąć, tak. O, zarąbiasz. Ale to jest trochę trudne kucanie, tak przez dłuższy czas. Tylko można się łatwo wypierdzielić. Ciężki ten laptop, by the way? Nie, lekki. Bez baterii jest lekki bardzo. Jak coś, to Milana będzie mnie pilnować. Milana, pamiętaj, nie mogę usiąść i nie mogę odłożyć laptopa. Opłaca się mieć młodsze i starsze rodzeństwo. Na tym etapie challenge byliśmy już ponad 14 godzin. I w końcu miał miejsce finalny incydent. Chwilą się coś wydarzyło u jednej z was. Nie powiem na razie której. Dam wam ostatnią szansę na potencjalny podział nagrody. W ogóle tryhard, co? Jak już ten, to... No w sumie tak. Albo wszystko, albo nic. No dobra. Proszę państwa, oto pojedyncza klatka, która zadecydowała o losach tego filmu. Kot, świetnie się bawi. Green screen się zrobił. Kocie, co ty zrobiłeś? A to znaczy, że Wicia wygrywa 1000 zł. Gratulacje. Gratuluję. Dzięki, dzięki. To już wszystko. Dzięki za oglądanie. A tutaj jest poprzedni film z tej samej serii. Kliknij. Pa, pa.